seniorzy to ta grupa społeczna, która pośród internetowych oszustów jest najbardziej narażona na niebezpieczeństwo. Psychologowie uważają jednak, że nie wynika to z wieku, a braku dostatecznej wiedzy cyfrowej, bo wbrew pozorom to właśnie z wiekiem człowiek staje się bardziej świadomy i tym samym ostrożny. Teraz w Katowicach seniorzy będą uczyć się m.in. bezpiecznego poruszania w sieci. Fatima Orlińska. Seniorzy bliżej technologii to nie tylko pusty slogan, ale i sposób na to, by uchronić tę grupę wiekową przed cyberzagrożeniami, których ofiarami padają najczęściej. Jak wynika z policyjnych statystyk, tylko w tym roku na szkodę seniorów powyżej 60 roku życia w województwie śląskim dokonano 140 przestępstw, a przestępstw internetowych w tej grupie osób w ogóle odnotowano 150. Najczęściej oszuści wykorzystują popularne metody na wnuczka czy policjanta, choć coraz większa aktywność cyfrowa i mobilna seniorów powoduje, że dają się nabrać również na fałszywe SMS i maile. Trochę też mitu jest w tym, że to seniorzy są tą najbardziej ufną i najłatwiejszą do oszukania grupą społeczną. Bo są takie badania, które powodują, że to jest po prostu grupa docelowa oszustów. Czyli niebezpieczeństwo polega, czynnik ryzyka właściwie polega na byciu seniorem. Ale seniorzy też czują, że nie są do końca wyedukowani. Sami seniorzy twierdzą, że oni bardziej intuicyjnie się poruszają, a na tym wszyscy oszuści bazują, właśnie na intuicji, że automatycznie w coś klikniemy. Najnowsze badania pokazują jednak, że ponad 80% seniorów używa bankowości elektronicznej, a 75% z nich dokonuje płatności kartą. Dlatego w Katowicach poszerza się sieć punktów cyfrowego wsparcia seniorów. Kilka zadań stoi przed tym punktem. Po pierwsze, odpowiadamy na potrzeby seniorów, którzy chcieli uczyć się obsługi smartfona. Fundacja, która na zlecenie miasta prowadzi ten program, przygotowała podręcznik. On jest dostosowany do możliwości seniorów i również jednym z elementów jest kwestia bezpieczeństwa w sieci. To już kolejny taki punkt, który został uruchomiony w mieście. W zeszłym roku udało się wyszkolić kilkuset seniorów. W ubiegłym roku przeszkoliliśmy około 200 seniorów w zakresie cyfrowych rozwiązań, a w tym roku mamy dopiero początek właściwie marca, a już 600 osób skorzystało z tego wspomagania cyfrowego, a więc nauki i posługiwania się czy to smartfonem, czy właśnie systemami poszczególnymi komputerowymi, poprzez które mogą łączyć się do urzędów miast, czy do innych urzędów, czyli do innych instytucji i załatwiać po prostu swoje sprawy. Sami seniorzy, co widać po frekwencji podczas szkolenia, wykazują duże zainteresowanie i zaangażowanie w naukę, wiedząc, że większa świadomość to większa czujność podczas korzystania z urządzeń mobilnych.